23 zarzuty postawili policjanci 20-letniej mieszkance Wałbrzycha, która sprzedawała na jednym z portali aukcyjnych przedmioty, których nie posiadała. Wyłudziła ponad 13 tysięcy złotych. Grozi jej do 8 lat więzienia. 20-latka dzięki przestępczemu procederowi w okresie od grudnia zeszłego roku do lutego tego roku wyłudziła łącznie blisko 13 tysięcy złotych i oszukała kilkadziesiąt osób z terenu całej Polski. Oferowała m.in. konsole do gier, telefony komórkowe, zabawki czy też kanapę, informuje podkomisarz Marcin Świeży z wałbrzyskiej policji. Kupujący wpłacali zaliczki na zakupy po kilkaset złotych i czekali na przesyłki. Nigdy jednak paczek nie otrzymali. 20-latka odpowie przed sądem za działanie mające na celu osiągnięcie korzyści majątkowej i doprowadzenie grupy osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, informuje podkomisarz Świeży. Kobiecie grozi do 8 lat więzienia.